Kolejna ważna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to fakt, żeby ci zawodnicy mieli duży obszar działania, tak? Żeby nie byli zbyt blisko siebie, żeby jakby sobie nie przeszkadzali, zarówno pomiędzy bramkarzem, jak i obrońcami. Przykład takiego obrońcy zwrócił uwagę Sergio Ramos, jeżeli oni są zdrowi w strefie, czy inni obrońcy, którzy dobrze grają głową, jaki mają duży obszar działania, tak? Że to nie jest tylko ten jeden krok od siebie w swojej strefie, tylko nawet jeżeli oszukowanie jest gdzieś właśnie 2 metry ode mnie, oni są w stanie wyskoczyć, mają duży obszar działania.